Zastanawiasz się, czy twój ex chce do ciebie wrócić? Dzisiaj na Wykresach przedstawię ci, jak zmieniają się uczucia po rozstaniu. Oczywiście to, co czuje twój ex po rozstaniu, zależy od wielu czynników, ale dzisiaj przedstawię ci taki uproszczony model rozpadu związku i przykładowego powrotu po rozstaniu bez dodatkowych komplikacji. Jeśli w rozstaniu nie brały udziału żadne osoby trzecie ani poważniejsze zewnętrzne czynniki typu wyprowadzka za granicę, to relacja nigdy nie kończy się nagle. Przeciwnie, rozpada się dość powoli na przestrzeni co najmniej tygodni, a często nawet miesięcy. To oznacza, że miłość nie działa jak włącznik światła. Uczucia do partnera można raczej porównać do temperatury w pokoju. Zadawanie sobie pytania, kocha czy nie kocha, jest bez sensu, bo to tak jakby pytać o to, czy w pokoju jest gorąco czy lodowato, kiedy jest 20 stopni. Intensywność uczuć lub inaczej poziom zainteresowania zmienia się z czasem i podlega wahaniom. To, że twój partner mówił ci, że cię kocha jeszcze 2 miesiące temu, nie oznacza, że kocha cię teraz. Ale też to, że teraz mówi, że cię nie kocha, nie oznacza, że to się nie zmieni za 2 miesiące, zwłaszcza jeśli nauczysz się, jak wpływać na jego uczucia. Czerwoną linią na wykresie oznaczam pewien poziom uczuć w związku, po którego przekroczeniu, jeśli uczucia opadają, partner jest gotowy się z tobą rozstać, a jeśli rosną, partner jest gotowy do ciebie wrócić. To nie znaczy, że jeśli uczucia opadną albo wzrosną, to natychmiast nastąpi zerowanie albo powrót. Do tego trzeba jeszcze odpowiedniej okazji. Może być tak, że twój partner już od miesięcy chce się rozstać, bo jego uczucia bardzo mocno opadły, ale nie wie, jak ci to powiedzieć, bo to bardzo trudne. Może być też tak, że od dawna za tobą tęskni i chce wrócić, ale boi się odrzucenia swojej strony i nie wie, jak to zrobić. Wykres, który teraz przedstawiam, dotyczy rozpadu związku z powodu złamanej równowagi uczuć. Jedna strona z czasem coraz bardziej się odsuwa, a druga stara się to zatrzymać, ale przez to tylko mocniej łamie równowagę uczuć, przez co zainteresowanie coraz bardziej opada. Bardzo ciekawa rzecz dzieje się po rozstaniu. Nawet jeśli złamałeś równowagę uczuć, potem prosiłeś o kolejną szansę i popełniłeś sporo błędów, ale w końcu odpuściłeś i przestałeś się odzywać, to im więcej czasu minie, tym mocniej rośnie zainteresowanie twojego partnera tobą. Przede wszystkim dlatego, że naturalnie stajesz się dla niego większym wyzwaniem. Im więcej czasu minie, tym mniej pewny będzie, czy ty dalej chcesz wrócić. Czy może już kogoś poznałeś i już on nie ma u ciebie żadnych szans na powrót. Po przekroczeniu pewnego poziomu zainteresowania może pojawić się kontakt ze strony twojego ex. To nie znaczy, że już chce wrócić. Najprawdopodobniej jest po prostu ciekawy tego, co u ciebie. Dlatego częstym błędem jest reagowanie dużym entuzjazmem na pierwszy kontakt, bo przez to pokazujesz, że wcale nie jesteś wyzwaniem i zainteresowanie twojego ex znowu szybko spada. Jednak są metody, które sprawiają, że uczucia twojego ex mogą się zacząć podnosić. Na przykład wysłanie wiadomości z przeramowaniem ostatnich twoich błędów, dodatkowe pośrednie pokazanie braku zainteresowania, czy delikatne i umiejętne wzbudzenie zazdrości. Są też błędy, na przykład szybkie zgodzenie się na powrót do ex, kiedy usłyszysz taką propozycję od strony swojego partnera. Nie warto wracać do ex, jeśli świadomie wiesz, że ten związek był toksyczny, a teraz po prostu czujesz pustkę i tęsknotę. Jednak jeśli uważasz, że to bardzo wartościowa osoba, to ty popełniłeś sporo błędów i odepchnąłeś swojego partnera, a teraz wyciągnąłeś wnioski, to być może warto będzie powalczyć o powrót. Odzyskiwanie ex to nie wydarzenie, tylko długi i często bardzo trudny proces, podczas którego czeka na ciebie sporo pułapek. Jeśli naprawdę poważnie o tym myślisz, to koniecznie musisz poznać dokładnie wszystkie mechanizmy, jakimi rządzą się rozstania i powroty, i to w różnych sytuacjach. Wykresy, które widziałeś, zrobiłem na podstawie ponad 11 lat doświadczenia i ponad 3000 przeprowadzonych konsultacji. A ten film to zaledwie przedsmak tego, czego musisz się dowiedzieć, jeśli chcesz naprawdę odzyskać ex. Dlatego już teraz zapraszam cię na mój webinar, który prowadzę cyklicznie. Jak odzyskać ex bez proszenia i zabiegania o kontakt. Żeby dowiedzieć się więcej szczegółów i zobaczyć najbliższy dostępny termin, wejdź na stronę ex.jakzdobywać.pl albo kliknij w link, który znajduje się gdzieś obok tego filmu. A na teraz to już wszystko. Dzięki i do zobaczenia. Robert Marchel.